Charis TV. I have the grace. You can't stop me. Things in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. My name is Andres. My name is Andres. I'm not alone here. Yes, I'm with my father, Apostle JB. Yes, and my voice, Apostle JB. And we are here also with our pastors. Yes, and today is Pastor Mukasha. In Holland. Yes, of course. We've been here for some time. Yes, and today I can We saw what God has been doing in this land. Zobaczyliśmy to, co Bóg będzie robił na tej ziemi. You can still watch us everywhere you want to watch us. Możecie nas oglądać kiedykolwiek tylko chcecie. God can still touch you wherever you are. Bóg cię może dotykać gdziekolwiek nie będziesz. That situation can still be changed. Ta sytuacja może być zmieniona. Because the blood of Jesus. Przez krew Jezusa Chrystusa. Will never lose its power. Nigdy nie stracicie swojej mocy. Stay blessed. Zostańcie błogosławieni. And stay connected. I zostańcie połączeni. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. I'm taking you to my father now. Teraz ojciec przyjmuje. God bless you. Amen. Amen. On 1000 above sea level. Jesteśmy 1000 metrów nad poziomem morza. Z pastorem Łukaszem i jego żoną. I z moim synem prorokiem Andreasem. Stretching our hands to you. Teraz wyciągamy w waszym kierunku ręce. And if you are sick, be healed. I mówimy, bądźcie uzdrowieni. Because there is no boundary wherever you are. Nie ma granicy, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Even yourself, there is no boundary that you will go. Nie ma żadnych granic, które was zajmują od teraz. You are not far away from your blessing. Amen. Nie jesteście daleko od swojego błogosławieństwa. Receive that blessing in the name of Jesus. Więc przyjmijcie to błogosławieństwo w imieniu Jezusa. As we are standing here. Tak jak tutaj stoimy. You can touch the screen. Możecie dotknąć się ekranu. And receive that healing. I przyjąć to uzdrowienie. You can touch the screen. Możecie dotknąć ekranu. And receive that blessing. I przyjąć to błogosławieństwo. Take it in the name of Jesus. Przyjmijcie to w imieniu Jezusa. You are free right now. Jesteście wolni w tym in momencie. Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.